uważam, że Kaczyński nie może się wycofać. Nie ma prawa się wycofać. Jeśli on się w nie tym ma dokąd momencie, za bardzo. Ale nawet jeśli się w tym momencie wycofa, to jest słabość i się wszystko zaczyna sypać. To po pierwsze. Albo jest, myślę, że trafnie bardzo odczytuje to profesor Staniszkis, która no, zna go też, więc tutaj element socjologiczno-badawczo-empiryczny jest wzbogacony o znajomość, a więc to taką takie psychologizowanie uzasadnione i ona mówi jasno. Kaczyński nie spocznie, póki nie zobaczy wszystkich na kolanach. On nie może się wycofać. On nie może się wycofać. On nigdy w życiu nie poszedł na kompromis. To jest słowo, którego w jego słowniku nie ma. Więc się nie wycofa. Użyłeś trafnej formuły, ale według mnie, jak już mówimy o tym, że są pewne powinności mediów, to powinno się ją rozwinąć. Ta partia rosyjska. Że PiS gra teraz melodię Kremla w Europie. Słaba Unia Europejska to jest jedno z największych marzeń Putina. Rozbita Unia Europejska to jest największe marzenie Putina. Ja uważam, że PiS robi w tej chwili tak fantastyczną robotę dla Putina, że jakbym dał ten wrak, co byłoby wielkim sukcesem i oczywiście możliwe. Totem byłby obwoźny po całej Polsce, by sobie jechał. Jeszcze większa byłaby wokół tego awantura, podzielić Polaków. To jest no tak, kolejne. Ale tam są jak paradoksy w tej filozofii, ponieważ cały czas była ideologia Macierewicza, prawda, że to Putin z Tuskiem skombinowali cały ten zamach, więc on się będzie potykał bez przerwy o własne nogi. To nie da się tak klarownie wszystko ułożyć, żeby być Tusk i prorosyjskim i jednocześnie. Ale czy nie można z tego obrazka usunąć Putina jak Wysomek, jest to Tusk z Komorowskim, a Putin nie mógł nic na to poradzić. Być może, a poważnie, werbalnie antyrosyjscy, obiektywnie grający melodię Kremla i wpisujący się w interesy Moskwy. Rosjanie mogą z powodzeniem ten wrak nam oddać, bo uzyskują kilka korzyści za jednym zamachem. Po pierwsze, wdzięczność PiSu. No proszę, jednak udało nam się. A poza tym twardo. Tak, powtórę, to jest kolejna bomba, która wybucha odpryskowo, bo doskonale sobie wyobrażam, jak profesor Binienda czy inni znakomici naukowcy pochylają się nad tym wrakiem i znajdują kolejne, tym razem już bezapelacyjne dowody zbrodni, zamachu, wybuchu. Przecież to będzie... To widać wręcz, czy czuć na odległość. Rosjanie mogliby zrobić znakomity interes, oddając ten wrak. Ale jego trzeba oddać wtedy, kiedy to będzie z tego jakiś pożytek w ważnej sprawie, oczywiście, prawda? Czasem wybory daleko i tak dalej, prawda? To jest duży kapitał jednak taki symboliczny, który można w pewnym momencie Rosjanie będą grali tym wrakiem tak, jak ich interes im podpowiada. Natomiast to, że słabnie ta nawet werbalna retoryka antyrosyjska, to przecież Rosjan też niezmiernie cieszy. Zresztą słabo, już w kampanii tak, prezydenckiej. Tak. W debacie pan Duda się zdecydowanie dystansował od Ukrainy, a w ogóle już wątków antyrosyjskich to w ogóle nie było.